Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Jak się można domyśleć, w filmiku makijażowym. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka nowości, jakie się u mnie pojawiły. Właściwie to ich jest nawet całkiem sporo. Mam chyba wszystko, co mi jest potrzebne do wykonania pełnego makijażu, może z wyjątkiem dwóch rzeczy. Także wszystko to będą nowości. Także jeżeli jesteście ciekawi, co też nakupowałam w ostatnim czasie, to oczywiście zostańcie ze mną. Słuchajcie, nowości mam tak, mam nowości z Kiko, znaczy nowości dla mnie z Kiko. Pierwszy raz robiłam zakupy w ogóle na stronie Kiko. Wcześniej jakieś tam miałam pojedyncze rzeczy, które udało mi się znaleźć na przykład w TK Maxie, ale tak to naprawdę nigdy nie byłam w sklepie, znaczy byłam raz w sklepie Kiko w Londynie, chociaż ja w Londynie nie bywam jakoś tam szczególnie często, ale raz byłam w sklepie, pamiętam, że nic nie kupiłam, bo dostałam takiego oczopląsu. Także pierwszy raz zdecydowałam się na zakupy online. Mam też coś nowego z Gosha. Mam tutaj puder z Root Cosmetics. Nie wiem, czy słyszeliście o tej firmie. Także, tak jak mówię, kilka nowości. No i też nowy krem BB z Purito. Także takie rzeczy będę testować i przy okazji Wam tutaj o nich opowiadać. No i zacznę od czego zacznę? Właśnie, zacznę od tego Eveline Cosmetics Egyptian Miracle, czyli moim zdaniem całkiem fajny duplikat dla tego oryginalnego Egyptian Magic. Obiecałam, że zrobię filmik, bo dostałam, jak widzicie, udało mi się zdobyć, koleżanka mi przywiozła z Polski, nie, siostra mi przywiozła z Polski ten z Eveline Cosmetics, także zrobię takie porównanie. Na razie mogę Wam powiedzieć, że wypada całkiem nieźle. On jest taki bardziej gładki, wiele osób używa go jako, no bo to jest taki balsam multifunkcyjny, wiele osób używa go pod makijaż i ja też tak robię z jednym i z drugim, głównie nakładam go odrobinę pod oczy. Słuchajcie, nie zauważyłam, żeby korektor się źle sprawował na tym balsamie, wręcz przeciwnie, u mnie to się sprawdza, dlatego że u mnie skóra pod oczami jest ekstremalnie sucha, więc jakiekolwiek formy olejowe, jakiekolwiek balsamy, to się wszystko u mnie sprawdza. Czasami nakładam go w ogóle tutaj też na całą twarz, ale dzisiaj chyba takiej potrzeby nie ma, szczególnie, że będę jeszcze nakładać bazę. Tak jak widzicie, dosyć sporo pod oczy tego nałożyłam, tak no, dosyć obficie, także tu mi się wszystko błyszczy, ale to zupełnie nic nie szkodzi, to się wszystko wchłonie i będzie też przykryte korektorem, także, aha, i jeszcze sobie zapomniałam nałożyć trochę na usta, bo usta też w kiepskim stanie, oczywiście zima, a ja wciąż zapominam o używaniu w ogóle jakichkolwiek balsamów do ust, chociaż mam ich wiele i lubię je używać, a jakoś o nich zapominam. No dobra, do rzeczy, primer z Gosha kupiłam w Superdrugu. Gosh Primer Plus Skin Adaptor Chameleon. Tam w ogóle były jakieś różne kolory, a jeden to był właśnie Chameleon. Ja, słuchajcie, go kupiłam, bo myślałam, że on będzie to, że to będzie coś podobnego do tego Chameleona z Lirene, którym ja się tak zachwycałam. Dlatego, że tam były w sklepie testery i to rzeczywiście po wyciśnięciu z opakowania jest takie, jak widzicie, białe. I po krótkiej chwili to się zmienia w taki delikatny beż. I podobnie się zachowuje właśnie ten krem z Lirene. Natomiast ten krem z Lirene daje lepsze takie ujednolicenie koloru twarzy, daje takie jakby delikatne krycie. Tutaj czegoś takiego nie ma. On oczywiście ten kolor zmienia i się dopasowuje do skóry, ale jakiegoś takiego widocznego efektu nie ma. Także dla mnie to jest moim zdaniem typowa baza. Słuchajcie, używam jej już, nie wiem, tak od 2 tygodni i używam jej naprawdę bardzo często, nie wiem czy codziennie, ale naprawdę bardzo często i ja jestem z niej zadowolona, to znaczy jest to coś innego niż myślałam, że to będzie, bo myślałam, że to będzie dla mnie taki produkt, który będę mogła używać solo, tak jak właśnie tej Chameleona z Lirene, natomiast nie, a ja generalnie baz nie używam, więc na początku myślałam, że zakup w ogóle nie trafiony, ale używam i podoba mi się. Słuchajcie, ostatnio widziałam jakąś recenzję na którymś z tych większych kanałów YouTube'owych polskich, nie pamiętam, jakiejś tam jednej z tych makijażystek, nie pamiętam kogo teraz. I ona się tak średnio wypowiadała o tej bazie, że właściwie to nie wiadomo, co ona robi, no ale to wszystko zależy od typu skóry i od oczekiwań. U mnie ta baza daje przede wszystkim bardzo ładne nawilżenie. Zostawia taką jak gdyby ochronną warstwę, nie wiem, mi się to podoba właśnie teraz na zimę. Mam też wrażenie, że ona delikatnie wygładza pory. Ona jest taka bardzo kremowa, to jest, nie daje takiego uczucia jak te silikony takie, które tu wszystko nam wypełniają i obklejają. Raczej to sprawia wrażenie takiego nawilżającego kremu, który jest delikatnie lepki, ale nie bez przesady.
I właśnie ja tuż po nałożeniu nie widzę jak gdyby jakiejś tam większej różnicy, tak jak mówię, jakiegoś tam ujednolicenia koloru, nic z tych rzeczy nie widzę. Natomiast później nakładając podkład, po prostu widzę, że on wygląda lepiej. Widzę delikatne właśnie wyrównanie porów tutaj w okolicach nosa i też jak gdyby ten podkład nie wygląda tak sucho, lepiej się utrzymuje, nie wiem, no coś robi takiego ta baza, także moim zdaniem ja jestem w każdym razie zadowolona. Nie wiem, czy to będzie coś, po co ja wrócę ponownie, ale póki co używam i sprawdza się całkiem fajnie. Krem BB Spurito to jest ten z wyciągiem ze ślimaka, ze śluzu ślimaka. Ja mam go w kolorze, bo tam były trzy kolory do wyboru. 21 Light Beige i to jest chyba ten najjaśniejszy, o ile mi się, a może ten w pośrodku, teraz nie pamiętam. Słuchajcie, mało jest w ogóle recenzji tego kremu BB na YouTubie. Niby o firmie Purito się dużo mówi, niby ktoś tam kiedyś wspominał, że ten krem kupił, ale jakoś tak, nie wiem, cicho jest o nim. Po wyciśnięciu stópki jest to taki typowy, ciemny, jakby szary kolor. Przypomina mi trochę te kremy z Dr. G, z Miszy, takie właśnie typowe szaro-bury, taki siny kolor, który oczywiście później się adaptuje do skóry. Ja nie zauważyłam, żeby on miał jakieś tam podtony różowe. Moim zdaniem on jest rzeczywiście beżowy. I fajnie, że tam są te trzy kolory do wyboru, tak jak zresztą i u Miszy jest, że są te kolory tam do wyboru. Bo mi się wydaje, że jakby ktoś miał ciemniejszą karnację, czy nawet na lato, mam wrażenie, że ten krem BB będzie dla mnie za jasny. Słuchajcie, on po nałożeniu, tak jak widzicie, on jest taki siny, tak jak mówiłam, i ciężko jest stwierdzić, jaki to będzie kolor, bo on dopiero po chwili się zmienia. Natomiast ja zauważyłam, że on jednak mimo wszystko na twarzy wygląda dosyć jasno. Oczywiście podczas nakładania nie widać tego, natomiast później, kiedy on już się, tak dosłownie po kilku minutach, kiedy on się zaadaptuje do skóry, dobrze się na niej ułoży, wchłonie, to mam wrażenie, że jest naprawdę bardzo, bardzo jasny. Nie jest to taki trupio jasny kolor, nie wiem, który wygląda jakby miała twarz obsypaną mąką, nie? Ale jest to taki kolor, który fajnie wygląda teraz, ale wiem, że latem na pewno będzie za jasny. Także nie wiem, może się nawet przyda do mieszania z jakimiś tam ciemniejszymi podkładami. Tak jak mówię, na razie to wygląda jeszcze wszystko całkiem fajnie, wiadomo, jest się błyszczy, no bo to wiadomo, jest nawilżający krem. Słuchajcie, zapach jest to produkt zdecydowanie perfumowany. Zapach jest taki delikatnie kwiatowy, ale nie jest jakiś bardzo uciążliwy i bardzo intensywny. Szybko też się ulatnia. Jak widzicie, wykończenie jest takie no, dosyć błyszczące. Jest to zdecydowanie krem nawilżający. Wydaje mi się, że on nie będzie się dobrze sprawdzał na skórach przetłuszczających się, czy nawet mieszanych, bo nawet w ciągu dnia on nie zastyga w żaden sposób, tylko on jest nadal taki właśnie nawilżający. On później delikatnie matowieje, oczywiście przypudrowany też zupełnie to będzie inaczej wyglądać, ale raczej to nie jest takie matowe wykończenie, nawet powiedziałabym, że to nie jest satynowe wykończenie, raczej on jest taki bardziej glowy. Nie może do przesady, bo to wszystko można okiełznać pudrem, ale mimo wszystko daje takie bardziej glowy wykończenie, także warto o tym wiedzieć, zanim się krem kupi, żeby potem nie było niezadowolenia, bo wiem, że nie każdy takie wykończenie na twarzy lubi. Słuchajcie, tak wygląda jedna warstwa. Nie wiem, czy na tym nie poprzestać, dlatego że mam już pod spodem tą bazę nałożoną, teraz jedną warstwę tego kremu BB. Boję się, że tego wszystkiego będzie potem za dużo. Krycie moim zdaniem jest przyzwoite. To nie jest takie krycie jak na przykład nawet ta Misha Perfect Cover, z tego co pamiętam, czy nawet Dr. G. Moim zdaniem tamto krycie było dużo, dużo mocniejsze. Tutaj jest to raczej takie ujednolicenie skóry. Dla mnie to jest takie krycie na co dzień. I nie mówię, że to jest coś złego. Wręcz przeciwnie, mi się coś takiego bardzo podoba. Ja czegoś takiego w kosmetykach szukam. Ja większego krycia potrzebuję latem, natomiast tego produktu na pewno latem używać nie będę, bo jest po prostu za jasny. Chociaż nie wiem, być może tam wiem, że jest na pewno kolor 23, być może tamten po prostu będzie się lepiej sprawdzał na ten okres letni. Nie wiem, mi się podoba. Tutaj mi się to, co rozmarowałam na ręku, to mi się wcale nie wchłonęło. To sobie to trochę dołożę.
Jak widzicie, wklepuję dłonią, taki sposób mi się sprawdza najlepiej, tak jak często mówiłam. Czasami, nie mówię, że robię to zawsze, czasami kremy BB wklepuję gąbeczką, ale wtedy nakładam dwie warstwy, bo jedna gąbka tego krycia dużo zjada. Natomiast jeśli nakładam krem BB dłonią, to przeważnie jedna warstwa jest wystarczająca. Wszystko jest takie bardzo mocno nakremowane, skóra się wydaje taka bardzo komfortowa, nakremowana. Mówię, no zależy co kto lubi, co, kto czego oczekuje. Korektor pod oczy, słuchajcie, ze Skin Food. Tak jak mówiłam, staram się kupować kosmetyki nietestowane na zwierzętach. Niestety nie zawsze udaje mi się znaleźć dobry zamiennik. Szukałam zamiennika dlatego ze Skin Food. Kupiłam ten z Pixie, który okazuje się kompletnym niewypałem, to jest zupełnie inny produkt. Dajcie znać, czy znacie tego typu korektor po prostu z jakiejś innej firmy. To jest korektor, który po prostu jest masełkowaty, jest bardzo, bardzo tłusty. Tu nie chodzi o to, że on jest kremowy, bo ja wiem, że są na rynku kremowe korektory. To jest po prostu takie tłuste masełko, które się pod okiem po prostu wręcz rozpuszcza. To daje niewielkie krycie tak naprawdę. Bardziej daje takie rozświetlenie tej okolicy pod oczami. Nie wiem, dla mnie to jest produkt idealny na co dzień, kiedy ja idę do pracy, wiem, że będę siedzieć wiele godzin przed komputerem, w klimatyzowanym pomieszczeniu, kiedy moja skóra wysycha, albo teraz właśnie zimą, kiedy wszędzie jest albo ogrzewanie, albo zimne wiatry i wiem, że ta skóra pod okiem po prostu wysycha, to u mnie ten korektor się sprawdza najlepiej. Ten z Eveline, ten Liquid Camouflage chyba to jest, tak, który dostałam, też go używam dosyć często i muszę przyznać, że on naprawdę jest bardzo przyzwoity. Natomiast kiedy skończył mi się ten ze Skin Food i byłam zdana tylko na ten z Eveline, bo nie mam jakoś szczególnie za dużo korektorów, no to po prostu czułam różnicę, że przy takim codziennym stosowaniu dzień w dzień, no ta skóra po prostu nie wyglądała dobrze. A tutaj po tym korektorze mogę go stosować codziennie, mogę go sobie nawet w ciągu dnia nakładać i po prostu to zawsze wygląda dobrze. Jak widzicie, ja wiem, że te cienie tutaj nie są do końca zakryte, coś tutaj jeszcze widać. Natomiast to, nie wiem, ja nie szukam też jakiegoś tam perfekcjonizmu w tym makijażu. Takie akurat wykończenie mi się sprawdza później po wykonaniu całego makijażu. Też będzie to trochę wyglądać inaczej. Ja wiem, że to się pod oczami dosyć mocno błyszczy, natomiast to po jakimś tam czasie się wchłania, już takie błyszczące nie jest. Ja go kupiłam w tym jaśniejszym odcieniu, bo tam są dwa. Teraz nie pamiętam jakie, czy tam jest 10 i 11 albo jakoś tak. I ja zawsze kupuję ten jaśniejszy, to znaczy zawsze. To jest moje drugie opakowanie, a tamte poprzednie zużywałam przez 3 lata. Słuchajcie, idę sobie umyć ręce. Słuchajcie, robię czasami tak, że na ten korektor nakładam jeszcze drugi, na przykład ten z Eveline dla mocniejszego krycia, ale dzisiaj tego robić nie będę, po prostu nie czuję takiej potrzeby. Kolejna rzecz to jest właśnie puder, puder z... Nie, jeszcze nie puder. Najpierw nałożę sobie róż w kremie, ten z Kiko, to nie jest coś, co kupiłam teraz, podczas tych zakupów, tylko kupiłam to już jakiś czas temu w TK Maxie. Velvet Touch Creamy Stick Blush. Wciąż widziałam na stronie Kiko, że się znajdują, także jakby co, to można zakupić. Bardzo fajny. Ja mam go w kolorze 01. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo żadnego innego oznaczenia tutaj nie widzę. Bardzo fajny jest ten produkt. Jest kremowy. Ten kolor jest taki, wiecie co, naprawdę bardzo mi się wydaje uniwersalny. To jest taki brudny róż, który mi się wydaje będzie pasował wielu karnacjom. Ja go na początku blendowałam gąbką i większość tego różu mi znikało. Teraz to robię palcem. Po przypudrowaniu i tak to wszystko troszeczkę się uspokaja i ja później nakładam jeszcze róż normalnie w, no wiecie, prasowany. Natomiast zauważyłam, że to po prostu wszystko lepiej się dużo trzyma. Ten róż prasowany po prostu trzyma się lepiej, jak nałożę pod spód jeszcze ten kremowy. Także nie stosuję tego codziennie, bo wiadomo, że to jest zawsze kolejny krok, który przedłuża cały ten makijaż. Stosuję wtedy, kiedy mam czas, kiedy mam ochotę, ale naprawdę bardzo mi się to podoba. Żałuję, że tego typu róże, one są, nie wiem, moim zdaniem na nie trzeba coś jeszcze nałożyć, bo one później po przypudrowaniu są bardzo mało widoczne, a ja
nie wiem, nie umiałabym tak zostawić tego całej, tej całej strefy tutaj nieprzypudrowanej, bo to wszystko by było wtedy gdzieś tutaj matowe, a tutaj jakoś nie wiem. Natomiast wygląda to naprawdę bardzo, bardzo naturalnie i sam ten kolor mi się bardzo podoba i też ten stick cały mi się podoba, bo jest taki właśnie kremowy, ale nie, w żaden sposób się nie ciastkuje, nie jak gdyby uwidacznia faktury skóry, naprawdę bardzo fajna rzecz. Także to jest jeden z produktów Kiko, które mówię, kupiłam wcześniej w TK Maxi, które bardzo mi się podoba. Puder z Root Cosmetics. Ja o firmie Root Cosmetics słyszałam już naprawdę jakiś czas temu, ona była dla mnie niedostępna. Jakiś czas temu pojawili się w Butcie. Oni mają takie fajne palety, które wyglądają w ogóle jak komiks, znaczy ta okładka taka, jakaś tam historia jest i w ogóle, natomiast te palety są bardzo duże, tam jest tych cieni chyba, nie wiem, z 30 parę, ja odchodzę już od takich dużych palet, nie wiem, jakoś nie podobają mi się, wolę zdecydowanie mniejsze, natomiast oni mają tam w swojej ofercie też i mniejsze palety, ale jakoś żadne mnie tam kolorystycznie nie przekonały, nie wiem, mają też inne tam jakieś pomadki i tak dalej, ale na początek kupiłam właśnie puder, bo też o nim słyszałam dobre opinie i chciałam po prostu coś z tej firmy przetestować. Dajcie mi koniecznie znać, czy Root Cosmetics jest dostępny w Polsce. Zresztą jak będę zostawiać Wam linki, to sprawdzę na Ceneo. Jak znajdę go na Ceneo, to zostawię link na Ceneo. Jak nie, to, no to zostawię linka do Butza. Słuchajcie, to jest taki typowy róż, puder transparentny. Jak widzicie, zupełnie śnieżno-biały. W środku jest taki puszek, chociaż dla mnie to jest bardziej do przetrzymania tego pudru niż do nakładania. W ogóle bardzo fajny jest skład tego pudru, dlatego że on jest na bazie mąki kukurydzianej. On zawiera tutaj talk też i jakieś tam inne rzeczy, chociaż ten talk to jest dopiero na czwartym miejscu. W pierwszej kolejności jest właśnie ta mąka kukurydziana, później jest silika, czyli minerały, później jakiś tam konserwant i potem dopiero jest talk. Moim zdaniem całkiem fajny skład. Puder jest w ogóle taki bardzo, bardzo sypki, taki bardzo drobno zmielony, taki wiecie, jak puch. Trochę mi przypomina pod tym względem ten ryżowy puder z Vibo, który miałam, chociaż ten jest z mąki kukurydziany, tak jak mówię. Widzicie, zupełnie, zupełnie biały i taki, nie wiem, używam już tego pudru od jakiegoś czasu, nakładam go mniej więcej tak od 2 tygodni. Nakładam go tutaj właściwie tylko w tej centralnej części i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest bardzo fajny. On jest taki dosyć mocno matujący, chociaż po jakimś czasie się zespala jak gdyby z sebum i robi się bardziej taki satynowy niż matowy. Natomiast podoba mi się w nim to, że obojętnie jaką ilość tego pudru nałożę, bo wiecie, czasami zdarzy mi się, że nałożę go za dużo, bo mi się za dużo na pędzel przyczepi, to on jest po prostu zupełnie niewidoczny. On jest tak drobny, tak miałki, że on po prostu w 100% jak gdyby wtapia się w podkład, w skórę i jest zupełnie niewidoczny. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby on mi się gdziekolwiek zciastkował, czy nie wiem co. I mam wrażenie, że go nakładam całkiem sporo, ale to samo miałam z tym pudrem, znaczy mam nadal ten puder z Vibo właśnie ryżowy, że on też jest taki bardzo mało widoczny i naprawdę można go nałożyć dużo, a i tak jak gdyby go nie widać. Zależy, nie zawsze go nakładam też takie same ilości. Teraz ten, ponieważ ten krem BB jest taki bardzo mocno błyszczący, a jeszcze pod spód nałożyłam tą nawilżającą bazę, więc po prostu mam wrażenie, że dosyć tak tłusto mam na tej skórze. Dlatego nie boję się tego pudru dołożyć trochę więcej, żeby ten cały ten efekt tego błysku troszeczkę uspokoić. No i nie wiem, czy to widzicie, ale ta część twarzy naprawdę bardzo mocno się zmatowiła i właściwie to jest to wszystko tutaj niewidoczne. Ani nie jest, mam wrażenie, że też bardzo ładnie tutaj pory przy nosie mi wygładził. Nie zauważam też takiego efektu i czasami jak puder się nakłada i się robi taka skorupa z niego, że się zaraz tutaj uwidaczniają zmarszki, czy coś, w ogóle czegoś takiego nie ma. Po prostu jest zupełnie na skórze niewidoczny, tylko skóra się zrobiła bardziej matowa i to wszystko. Nie widać, żeby było coś na nią nałożone, także naprawdę uważam, że bardzo fajny puder. Cieszę się, że kupiłam. Root Cosmetics to są rzeczy niedrogie. Ten puder kosztował chyba 6 czy 7 funtów, o ile mnie pamięć nie myli. Także wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądna cena jak za puder. Słuchajcie, na boki twarzy nałożę sobie ten z Beauty Pie. Nie wiem, używam go, chcę go zużyć, bo lubię po prostu zużywać kosmetyki do makijażu. Jak mi się coś udaje zużyć, chociaż tutaj tego pudru to jeszcze jest świat i ludzie. Nakładam go
tutaj po prostu na boki twarzy i takim już bardziej puszystym, puchatym pędzlem. On ma takie wykończenie już bardziej satynowe, dlatego nie do końca się sprawdza właśnie na środek twarzy, bo bardzo się przykleja i nie utrwala, natomiast tutaj na boki sprawdza się idealnie i daje właśnie taki efekt takiego wygładzenia skóry. Ha, zapomniałam wspomnieć o brwiach. Moje brwi są już po tej poprawce. Tydzień ponad minął od poprawki, także one mi się już zupełnie zagoiły, ten cały strupek mi tutaj odpadł i tak wyglądają. I wiecie co, ostatnio to w ogóle nawet nic na nie po makijażu nie nakładałam, nawet tego żelu z Eveline, bo nie chciałam po prostu tutaj naruszyć tej, nie wiem, jakieś takie trochę, to było jeszcze trochę obolałe. Teraz już obolałe nie jest, także mogłabym nałożyć żel, ale nie wiem, dosyć mi się podobają te brwi. Jedna z Was prosiła mnie, żeby zrobić oddzielny filmik o tym makijażu permanentnym brwi, także nie wiem, dajcie znać, czy jesteście tym zainteresowani, jak tak, to jakiś taki krótki filmik nakręcę o tym, jak to wszystko przebiegało, jaką tą metodą mam zrobione i tak dalej. Także nie wiem, czy będę jeszcze ten żel nakładać, zobaczę, jak skończę cały makijaż, jeżeli te brwi wydadzą się za jasne, to wtedy nałożę jeszcze tego żelu z Eveline. Na razie nic nakładać nie będę. Teraz czas na bronzer Kiko. Słuchajcie, kupiłam właśnie, tak jak mówię, bronzer Sicilian Notes, to jest chyba jakaś tam edycja limitowana. Nie wiem, słyszałam gdzieś takie opinie, że warto kupować te limitowanki właśnie z Kiko, że one są bardzo dobrej jakości i tak dalej. Nie wiem, ciężko mi porównać, bo nie znam się dobrze z kosmetykami Kiko, także nie wiem. Opakowanie w każdym razie jest bardzo ładne. Sam bronzer wygląda w ten sposób. Nie wiem, wydawało mi się, że będzie większy, a tymczasem jest taki dosyć mały, zgrabny i w ogóle całe to opakowanie jest naprawdę bardzo eleganckie. On ma tutaj takie żłobienie dookoła. Kolor taki, widzicie, jakiś taki brzoskwiniowo-cukierkowy. Nie wiem, w ogóle jakoś mi się miło kojarzy ten bronzer, bo przypomina mi jakieś kosmetyki mojej mamy. Nie wiem, czy to jakąś puderniczkę może ona kiedyś miała, coś takiego, nie wiem. Pamiętacie kosmetyki Constance Carol? Tak mi się wydaje, że moja mama używała kosmetyki Constance Carol i wydaje mi się, że coś było na podobę tego, jakaś taka może puderniczka czy coś, nie wiem. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Bronzer w środku ma oczywiście lusterko i wygląda w ten sposób. Ja go kupiłam w tym kolorze 02, tak? Dobrze mówię? Tak, 02 to jest Soft Marsala i to był ten ciemniejszy, a kupiłam ciemniejszy dlatego, że on jest taki chłodny, a ten jaśniejszy 01 on miał takie bardziej w pomarańcze wpadało. A mi chodziło o to, że chciałam mieć taki po prostu bardziej chłodny bronzer, bo właśnie większość bronzerów, jakie mam, nie żebym miała ich bardzo dużo, bo mam raptem 3, ale one wszystkie są takie ciepłe, a chciałam mieć taki chłodniejszy, więc wybrałam ten. Bardzo mi się podoba ten róż w środku, natomiast nie wydaje mi się, żeby to był produkt na zasadzie 2 w 1, raczej to jest taki produkt do mieszania, bo ten róż na środku to jest za mały, żeby go użyć solo. To ma jakiś zapach, słuchajcie, ale mi jest ciężko, ten zapach jest bardzo delikatny, naprawdę trzeba się skupić, żeby go wyczuć. Ja go nie potrafię określić, jakiś taki mleczny, może trochę orzechowy, nie wiem, a może mi się po prostu coś wydaje. Wezmę sobie taki, jeszcze tego nie używałam, także kompletnie pierwsze wrażenie, także nie wiem zupełnie czego się spodziewać. Biorę pędzel, który zwykle używam do bronzera i po prostu przyłożę go gdzieś tutaj na środek razem z tym różem. No dobra, na razie nie jest tutaj żadnej tragedii, nie ma, może więcej. Teraz go widzę. Na kamerze widzę go bardziej. W podglądzie kamery widzę go bardziej niż w lusterku. Słuchajcie, moim zdaniem on nie jest jakiś bardzo mocno napigmentowany, ale też ja ten pędzel przykładam tak bardzo delikatnie. I rzeczywiście kolor jest taki bardziej chłodny. Podoba mi się to. Nie wiem jeszcze, jak w innym świetle to będzie widoczne. Ale właśnie o coś takiego mi chodziło, bo większość moich bronzerów to po prostu ma takie jakieś pomarańczowe, szczególnie teraz, bo latem to wygląda ładnie, ale teraz, kiedy skóra jest taka bardziej przybledzona, to każdy jeden ciepły bronzer wygląda jeszcze bardziej pomarańczowo niż jest w rzeczywistości. No nie wiem, powiedzcie sami, delikatny, wcale nie jest taki ciemny, bo nie wiem, w opakowaniu on wygląda naprawdę bardzo ciemno,
a na policzku wygląda tak bardzo subtelnie, mam wrażenie. Nie wiem, no fajnie, podoba mi się. Będę go oczywiście bardziej testować, dalej testować, bo to jest tylko takie pierwsze wrażenie. Też mam wrażenie, że nałożyłam go niewiele, ale i tak już widzę, że w kamerze się bardziej odznacza niż w lusterku, bo w lusterku jest delikatnie tylko widoczne, a w kamerze mam wrażenie, że widać to przyciemnienie. Nie wiem, kosmetyk jak na pierwszy raz, na pierwsze wrażenie wydaje się być naprawdę bardzo fajny. Dalej, słuchajcie, jeśli chodzi o róż i rozświetlacz, to nie mam tutaj nic nowego, dlatego użyję tego z Morphe Sparkle, który Wam pokazywałam w ulubieńcach roku. Jestem ciekawa, czy uda mi się kiedykolwiek ten, to jest w ogóle miniatura, ja go używam prawie codziennie i tutaj jakieś delikatne wgłębienie widzę, ale nie wiem, jeżeli miniaturę używam przez rok i jest delikatne wgłębienie, to pełnowartościowy produkt to już w ogóle by było jakaś, nie wiem jak w ogóle można zużyć tego typu produkt. Moim zdaniem w ogóle rozświetlacze powinny być robione właśnie w takich małych opakowaniach, bo no, to jest nie sposób tego zużyć. Rozświetlacz bardzo lubię. Podoba mi się kolor, podoba mi się te, nie wiem, konsystencja, wykończenie. Moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo ładnie, delikatnie i ten kolor to jest taki właśnie, nie wiem, taki troszeczkę jakby rose gold. Nie, mi się wszystko ostatnio z rose gold kojarzy. Jako różu użyję tego z Dybal. Nie wiem, czy ja go kiedykolwiek Wam pokazywałam w akcji. Na pewno go mówiłam, że kupiłam, ale czy pokazywałam? Ja bardzo lubię te róże z Dybal z tej serii Instain. One rzeczywiście wydają mi się bardziej trwałe. Mam ich trzy. To jest, przepraszam, to jest kolor Argyl. Nie wiem, napiszę gdzieś, bo nie mam pojęcia, słuchajcie, jak to przeczytać. I z tych wszystkich róży, które mam, ten wydaje mi się taki najbardziej codzienny. Nie wiem, to jest taki typowy, słuchajcie, róż, taki baby pink, ale nie wiem, tutaj w opakowaniu on się wydaje taki bardzo jakiś żarówiasty, ale on w rzeczywistości wcale taki nie jest. On jest po prostu bardzo delikatny. To jest znowu jeden z tych róży, który chyba, nie wiem, pasuje do każdego makijażu albo nie wiem. Taki po prostu delikatny róż. One są bardzo mocno napigmentowane, także trzeba z tym pędzlem uważać, bo można sobie nim przedobrzyć. Te właśnie z Argy, bo te inne, tamten Fratboy i tak dalej, one już takie crazy napigmentowane nie są, a te z tej serii Instain moim zdaniem są bardziej napigmentowane, ale też one są bardziej trwałe. Nie wiem, widzicie, to jest taki róż bardzo moim zdaniem naturalny i ja już go więcej dokładać nie będę. Chociaż nie wiem, czy na kamerze jest mocno widoczny, ale w lusterku ja już go dosyć mocno widzę, także nie wiem, bardzo Wam polecam te róże z The Balm właśnie z tej serii Instain. Co dalej? Dalej chyba zabiorę się za oczy. Najpierw nałożę sobie bazę, tą Catrice Eye Foundation. Ona ma taką szpatułkę. I jako palety chcę użyć tej z AliExpress You Can Be. Słuchajcie, zakupiłam ostatnio tych palet 3. Mówię z You Can Be, bo wcześniej pokazywałam Wam z Beauty Glaze, teraz mam 3 z You Can Be. Ogólnie to, nie wiem, zanim Wam zacznę opowiadać o tej palecie, to jest paleta, która no, wygląda w ten sposób, to się nazywa Magic Spell Eyeshadow Palette i ona ma być niby inspiracją tej z Lime Crime, tak mi się wydaje. Bardzo ładnie jest zrobiona, tu jest jak widzicie takie lusterko, tak ładnie, nie wiem, ten. I ona w takim jak gdyby formacie jest, bo tak są napisane nazwy tych cieni. Jak widzicie, takie troszeczkę tutaj są zielenie, trochę brązów i dużo jest w każdym razie błysków z tej palety. Słuchajcie, zacznę się tą paletą może malować, żeby nie przedłużać niepotrzebnie i coś Wam powiem. Jak pokazywałam, nie pamiętam, czy to było, zacznę tutaj z któregoś tych, nie wiem, od jakiego tu zacząć. Zacznę od tego takiego, który tu jest takim brązo-różem. Jak pokazywałam tą paletę chyba z Rock Metal, albo nie wiem, przy okazji jakiś tam, nie wiem czego, jakiegoś tam filmu, w którym w każdym razie wspominałam o jednej z tych palet z AliExpress, chyba właśnie przy okazji tej Rock Metal, dostałam taki komentarz. Nie mówię absolutnie tutaj nic złośliwie, bo każdy ma prawo zostawiać komentarz taki, jaki mu się podoba.
I ja też komentarzy w ogóle nie usuwam, nawet jeżeli są może jakieś tam nieprzyjemne, czy złośliwe, czy cokolwiek. Ja komentarzy nie usuwam, bo uważam, że nie wiem, zostawianie nieprzyjemnych komentarzy bardziej świadczy o tym, kto zostawia ten komentarz, niż o kanale jako takim, czy o mojej osobie. Ale tutaj ten komentarz nie był moim zdaniem jakiś tam złośliwy czy niemiły. Po prostu ktoś napisał to, co uważał i miał do tego prawo. Mianowicie było to tak napisane, że mówię tyle o pielęgnacji, a potem pakuję kosmetyki z AliExpress i na koniec straciłaś u mnie wszystko. No i teraz tak, po pierwsze, straciłaś u mnie wszystko. No i trochę to jest przykre, co nie, że człowiek się tutaj, nie wiem, stara, opowiada, no poświęca czas i tak dalej. Nie o to chodzi, że to tam się komuś uskarżam, ale człowiek pracuje na jakimś tam, na tym kanałem już, nie wiem, od 3 lat i nagle pokaże albo powiem coś nie tak i już od razu jest cześć, do widzenia, zabieram swoje zabawki. No bo rozumiem, że ta osoba już nie subskrybuje, nie ogląda, tak przynajmniej mi się wydaje. A może dalej ogląda, nie wiem, może się mylę. No nie wiem, ja generalnie nie skreślam tak szybko ludzi. U mnie trzeba zrobić dużo więcej niż powiedzieć raz coś nie tak, żeby zostać po prostu skreślonym z listy. No to pierwsza sprawa. Druga sprawa, rozumiem oburzenie, no bo rzeczywiście kosmetyki z AliExpress to jest rzecz bardzo kontrowersyjna. Wiele osób odnosi się do tych kosmetyków z, nie wiem, z wielkim sceptyzmem. Nawet z takim, wiecie, że nie, ja absolutnie takich kosmetyków nie chcę. I powiem Wam szczerze, że ja też do tych osób nadal należę tak naprawdę. Kiedyś kupiłam paletę, wezmę ten ciemny brąz teraz. Kiedyś kupiłam paletę z AliExpress, podróbkę Morphe. Kupiłam ją z premedytacją po prostu dla kanału, żeby porównać oryginał kontra tą podróbkę. No i to porównanie to wyszło, bardzo dobrze wyszło, dlatego że była bardzo duża różnica. No, z premedytacją kupiłam. Potem kupiłam jakieś pomadki na AliExpress i pamiętam, że je przez jakiś czas używałam, ale potem je wyrzuciłam, bo stwierdziłam, że nie chcę nakładać na usta coś, co jest właśnie jakiegoś tam niewiadomego pochodzenia, bo pomadka to jest jednak coś, co zjadamy, więc chcę, żeby to było albo dobrej jakości, albo przynajmniej przetestowane, że to jest bezpieczne, a do tamtych kosmetyków po prostu nie mam zaufania. I nadal nie, jeśli chodzi o te palety cieni, nadal nie kupiłabym takiej palety, po prostu z jakiejś tam firmy, nie wiadomo jakiej, na AliExpress, dlatego że palet na AliExpress jest bardzo dużo, natomiast niektóre z nich to są takie zupełnie jak gdyby typowo podróbki, typowo bezfirmowe i nie wiadomo też, czy one w ogóle jakiekolwiek mają atesty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te palety, które ja Wam pokazuję, pomimo że one oczywiście są z AliExpress, to są to palety, które pochodzą z firm, które mają swoje strony internetowe, które są dostępne nie tylko w Chinach, ale również i w Stanach, i tutaj w Anglii mają swoją stronę internetową, zarówno Beauty Glazed, jak i właśnie You Can Be. To są firmy, które mają z tyłu znaczek, że są nietestowane na zwierzętach, mają też podane składy, no i właśnie te składy sobie porównywałam, bo na większości palet z tyłu są składy, czasami ich nie mam, bo były na opakowaniu wierzchnim, które wyrzuciłam, także nie zawsze byłam w stanie te składy porównać. Natomiast porównałam z kilkoma, nie znalazłam żadnej palety, która miałaby identyczny skład. Zaraz, niech no ja pomyślę. Nałożę którąś z tych tutaj zieleni. Tutaj może taką będę nakładać palcem. Nie znalazłam żadnej palety, która by miała identyczny skład. Natomiast porównując poszczególne składniki, to one się pojawiały też i w innych paletach, tak? One wszystkie mają na pierwszym miejscu w składzie mikę, no bo mika to jest ten cały barwnik. Większość palet ma w swoim składzie również talk. Wyjątkiem są, z tych przynajmniej co ja mam, to wyjątkiem jest The Balm i Tarte, dlatego że Tarte używa jako bazę swoich cieni glinkę, natomiast The Balm ma chyba tam mączkę, tak mi się wydaje, albo kukurydzianą, albo ziemniaczaną, nie pamiętam, chyba kukurydzianą. Także jeżeli szukacie takich o bardziej naturalnych składach, to właśnie przy okazji mogę Wam powiedzieć, że tamte cienie mają te
te składy troszeczkę lepsze, a tak to wszystkie mają właśnie talk, mikę i jakieś tam dodatki. Wiadomo, że one mają jakiś tam silikon, że mają jakiś tam konserwant, bo to wszystko musi się trzymać kupy. Także pod względem składu ja nie widzę tutaj jakichś, nie wiem, jakichś alarmujących rzeczy. No i tak jak mówię, te kosmetyki używam. Ja się tak bardzo kosmetyków w proszku, użyję tego następnego, w proszku, w sensie takich prasowanych, nie boję, bo ja nie uważam, żeby mi się to cokolwiek tutaj wchłaniało w skórę, tak? To są wszystko rzeczy, które się na tej skórze osadzają i ja nie sądzę, żeby one wchodziły w jakąś tam reakcję, czy z moją skórą, czy z moimi oczami. Zdarza mi się, że nakładam na przykład cienie, zauważyłam, że często z fioletami mam problem i czasami właśnie fiolety z... z Juvia's Place powodują, że mi oko czasami łzawi, ale to są jakieś tam poszczególne kolory i podejrzewam, że jest to wina jakiegoś tam konkretnego składnika, a nie całej formuły cienia. I mi się wydaje, że wiele osób ma właśnie problem z tym, że czasami kupujemy cienie i jakiś jeden konkretny kolor powoduje, że oczy nam łzawią, bo to jest właśnie dodatek jakiegoś tam koloru. Natomiast jak długo używam tych palet, to żadnej reakcji u siebie nie zauważyłam. Nie wiem, co tu użyć, jakieś na kolejne używam. Żadnej reakcji u siebie nie zauważyłam i powiedziałam Wam już wcześniej, że jeżeli cokolwiek zobaczę, że cokolwiek się dzieje niedobrego, to Wam oczywiście o tym powiem. Natomiast nie czuję się w żaden sposób tam niekomfortowo, że ja nakładam te cienie z AliExpress, bo tak jak mówię, dla mnie to są cienie, które pochodzą nie tyle, bo równie dobrze można je kupić nie na AliExpress, tylko bezpośrednio ze stron tych firm. A że one są produkowane w Chinach, no mój Boże, jak większość rzeczy, które nas otacza, jest produkowane w Chinach. No nie wiem dlaczego, wiem, że różnica produkcji w Chinach, a gdzie indziej jest znacznie różna. W zależności od oczywiście produktu, ale nie zawsze jest to reguła, że jak jest coś w Chinach, to wyprodukowane to jest od razu takie złe, nie wiem. Słuchajcie, ja te palety kupiłam po prostu dla próby, myślałam, że będziecie nimi zainteresowani i wiele komentarzy pojawiło się takich, że tak, że nawet czekacie na testy tych palet i jesteście zadowoleni, że pokazuję też kosmetyki po prostu tańsze, dostępne dla wszystkich. Także ja te palety, które mam, ja oczywiście makijaże i recenzję tych palet zrobię, bo no, nie widzę powodu, żeby z powodu jednego niekorzystnego komentarza z tego rezygnować. Natomiast ja oczywiście ani nikogo nie przekonuję, żeby teraz walił na AliExpress i kupował sobie 10 palet hurtem, ani nikogo nie zmuszam, po prostu pokazuję Wam tylko, że jest taka opcja, pokazuję Wam, jak one wyglądają, jak one się sprawdzają, to wszystko. Nie mam żadnego interesu w tym, żeby ktokolwiek te palety kupił czy nie. Ja oczywiście je sobie nakładam na własne oczy, na własną odpowiedzialność i tak jak widzicie, nadal widzę, nic mi się nie dzieje, absolutnie i nie wiem, no dla mnie te palety, te cienie nie są idealne, bo to oczywiście nie jest taka jakość jak palet Tarte, czy Juvia's, czy tam The Balm i tak dalej, bo one są słabiej napigmentowane i tak dalej, ale no biorąc pod uwagę ich cenę, to już wcześniej mówiłam, biorąc pod uwagę ich cenę, uważam, że te palety są godne przetestowania, jeżeli tylko lubicie po prostu się bawić, lubicie testować, to dlaczego nie? Ja Wam tylko pokazuję, że one się u mnie sprawdzają, że nie wywołują u mnie żadnych niepożądanych reakcji, a czy one są jakoś gorsze, szkodliwe i tak dalej, to ja już tych składów analizować nie będę, bo się po prostu na tym nie znam. I tak jak mówię, chcecie to oglądajcie, kupujcie, nie chcecie to nie. No, takie jest moje zdanie. Jeśli chodzi o tą paletę, to tak jak widzicie, makijaż wyszedł taki delikatny. Ta paleta z tych wszystkich, które zakupiłam, mam wrażenie, że jest najsłabsza, dlatego, że tutaj mamy dużo takich zieleni połyskujących i one wszystkie wyglądają bardzo ładnie, ale one wszystkie są do siebie bardzo, bardzo podobne. Widzicie trzy różne cienie i one wszystkie wyglądają praktycznie tak samo. Te są bardziej brązowe, ten bardziej zielony, ale nie wiem. Tutaj jest na przykład jakiś taki błysk. Jak go rozmazuję na oku, to trochę się tego błysku jak gdyby wytraca. Dużo tych cieni błyszczących to są bardziej takie topery. One bardzo mało mają tej bazy koloru, tylko mają ten błysk. Ten tutaj najjaśniejszy to jest też taki bardzo, bardzo błyszczący kolor, ale widzicie, jak go zaczynam rozcierać, to ten błysk jak gdyby zaczyna się wytracać. Także
ze wszystkich tych cieni. Tematy są takie bardzo podobne do tych wszystkich innych. Ten ciemny brąz, chociaż tu wydaje się taki ciemny, jak widzicie, on wcale aż taki bardzo, bardzo ciemny na oku nie jest, także tutaj też trzeba tych kolorów, tego zielonego jeszcze nie używam, tych kolorów trzeba dokładać, natomiast dla mnie to jest fajna paleta na dzień, na co dzień. Jeżeli ktoś właśnie lubi zieleni, ale trochę się ich boi, trochę może nie wiadomo jak, to na co dzień, to jest fajna paleta, żeby na co dzień przemycić troszeczkę zielonego koloru, bo te wszystkie zielenie, one są takie, powiedziałabym, troszeczkę przytłumione, nie są takie, wiecie, bardzo żarówiaste, wszystkie są takie bardzo, no właśnie tak jak mówię, przytłumione, przygaszone, z lekkim takim błyskiem, nie są takie bardzo trawiaste, tylko bardziej takie, nie wiem, takie bardziej oliwkowe i tutaj te jakieś tam miedzie, one też takie w lekką zieleń wpadają, ale to wszystko jest takie bardzo, bardzo przygaszone, także ogólnie z tych wszystkich, które mam, mówię, ta paleta wydaje mi się najsłabsza, bo te kolory dużo jest takich podobnych, natomiast tak czy inaczej paleta, po którą i tak sięgam, bo w takim zielonym makijażu delikatnym też nie strach mi jest iść do pracy, bo on nie jest właśnie taki, wiecie, że każdy patrzy i mówi: Boże, co ty masz na oczach, bo tak też mi się zdarza. Ta zieleń jest taka, wiecie, w punkt. No dobra, to by było, jeśli chodzi o oczy. Co mam tutaj dalej? Dalej zostały usta. A nie, jeszcze mam tusz do rzęs. I to też mam z Kiko. Zaraz. Tutaj mam jeszcze rzeczy nierozpakowane z pudełek. Nie używałam jeszcze tych rzeczy. Z Kiko mam maskarę. Volume and Definition Mascara. Tak to wygląda w takim opakowaniu. Kupiłam, bo podobała mi się szczoteczka. A szczoteczka wygląda tak. Jest taka po prostu bardzo mała. Na końcu tylko jest takie, ma kilka takich wypustek. Taka bardziej plastikowa, silikonowa, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem. Zawsze chciałam mieć taką, może sobie najpierw jeszcze podkręcę zalotką. Szczoteczka się wydaje być bardzo precyzyjna. I już po pierwszej warstwie widzę, że tego tuszu się ładnie nakłada. Natomiast, żeby sobie porządnie te rzęsy wytuszować, to muszę wsadzić nos w lusterko, także pokażę Wam efekt końcowy. Słuchajcie, jest maskara, jest na pewno widoczna, szczoteczka na pewno jest precyzyjna i rzeczywiście można sobie wyciągnąć wszystkie jakieś nawet najmniejsze rzęsy. Natomiast nie jestem przekonana, czy ona robi jakiś volume, czy ona miała robić volume, maxi... Tak, volume and definition. Definition na pewno tak, natomiast czy volume, to nie wiem. Mam wrażenie, że mam takie pojedyncze po prostu rzęsy widoczne, a nie jakiś taki wachlarz. No niemniej jednak efekt mi się podoba i te rzęsy na pewno są ładnie widoczne, także zobaczymy, jak ona się będzie zachować po jakimś tam czasie, bo wiadomo, że maskara najlepiej się zachowuje już tam, nie wiem, tygodniu, dwóch od otwarcia, to jest moje pierwsze wrażenie. No ale rzeczywiście rzęsy są na pewno ładnie widoczne, nie wiem, czy to widać na kamerze. Moim zdaniem ładnie to wygląda. Słuchajcie, no i ostatnia rzecz to usta. Kupiłam sobie zarówno kredkę, jak i pomadkę. Kredkę kupiłam sobie Creamy Color, bo tam jest kilka tych konturówek. Ja Wam oczywiście linki zostawię, nie wiem, zostawię Wam linki do strony Kiko, bo nie wiem, gdzie tam jeszcze można kupować. Tak wygląda ta kredka, ja ją sobie kupiłam w kolorze. Wiecie co, nie mogę tu znaleźć żadnej nazwy. Tutaj jest tylko 315, ale ja jestem przekonana, że na stronie była nazwa tego, jakoś chyba, że Mauve albo Intense Mauve. I ja jeszcze tego nie używałam, natomiast wczoraj sobie troszkę testowałam sobie. To jest taki kolor i on, miałam nadzieję, że to będzie raczej taki brudny róż, a on jest taki bardziej, nie wiem, taki bardziej fiolet. Bardziej jest taki intensywny. Myślałam, że będzie bardziej przytłumiony ten kolor. Natomiast konturówka jest już, widzę, że bardzo kremowa. Łatwo się ją nakłada. Bardzo ładnie rysuje. Pozwólcie, że sobie znowu włożę nos w lusterko. Nie wiem, konturówka jest naprawdę bardzo, bardzo kremowa i łatwo się nią rysuje. Natomiast ten kolor jest taki dosyć ciemny. Ja sobie w ogóle kupiłam pomadkę i mam wrażenie, że nie będzie ta konturówka pasować do tej pomadki, ale to nie jest koniec świata, bo będzie pasować do innych. Słuchajcie, miałam wcześniej, co kupiłam w TK Maxie, to Wam pokazywałam, to też w ulubieńcach Loku, ten Liquid Metal i to jest taka pomadka metaliczna w płynie o przepięknym kolorze takiego, to jest kolor koper i ona jest, widzicie, taka metaliczna.
I nie wiem, co mnie pchnęło, bo chciałam taką pomadkę, ale niekoniecznie metaliczną. I kupiłam sobie matową, ale nie myślałam, że to będzie matowa pomadka. To znaczy, myślałam, że będzie miała wykończenie matowe, ale że będzie miała tam formułę tamtej. Natomiast ja kupiłam, to jest typowo po prostu matowa pomadka. Natomiast ja wczoraj już nie mogłam się doczekać, ja ją użyłam i muszę powiedzieć, że jak na matową pomadkę, to jest naprawdę całkiem nieźle. I to jest znowuż jakiś kolor, tu mam 09. Jaka nazwa, to nie pamiętam, ale to też coś było z MOW i to jest taki, widzicie, ciemno, trupi, taki zimny, sino-zimny fiolet. I mi o coś takiego chodziło, o taki kolor, tylko miałam nadzieję, że konturówkę też w takim kolorze kupuję, a ta konturówka ma taki bardziej jaśniejszy odcień, taki bardziej różowy. Bardzo mi się podoba aplikator tej pomadki, bo jest naprawdę bardzo precyzyjny. I już podczas nakładania ja czuję, że ta pomadka jest komfortowa, dlatego że jak nakładam inne pomadki w płynie, takie matowe, to ja momentalnie czuję po prostu pieczenie ust, a tutaj czegoś takiego nie mam. Pozwólcie, że sobie porządnie to wymaluję. No i co, tak to wygląda. Jest dosyć ciemno, ale powiem Wam szczerze, że podoba mi się. Nie wiem, na kamerze to wygląda jeszcze bardziej tak złowieszczo. Na żywo tak nie wygląda. Natomiast ja nie do końca dobrze się czuję w takim matowym wykończeniu na ustach, także nie wiem, co mnie podkusiło, żeby coś takiego kupić, ale ja po prostu sobie na to nałożę błyszczyk. Ja tutaj mam błyszczyk z Pixie, taki bezbarwny zupełnie, który kiedyś dostałam z pudełka Look Fantastic. Po nałożeniu błyszczyku to już zupełnie inaczej wygląda i też inne odczucie zupełnie jest na ustach. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. Mi się podoba ten kolor, chociaż nie wiem, jak to będzie wyglądać na filmie, dlatego że w podglądzie wydaje się, jakby to było takie bardzo ciemne, nie wiadomo jaki kolor, a to jest po prostu taki ciemny, chłodny fiolet. Mi się to podoba i wydaje mi się, że pasuje po prostu do karnacji mojej skóry. Słuchajcie, z Kiko jeszcze kupiłam lakier do paznokci. Tak wygląda. Mam go w tej chwili na paznokciach. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. To jest też, nie wiem jaki tam kolor, napiszę to na pewno na dole, 003. W każdym razie to jest taki na perłowej bazie po prostu milion drobinek, także jedno wielkie szaleństwo. Kolor jest taki jakiś cukierkowo-różowo-szampański. Bardzo mi się to podoba, lubię takie jasne, błyszczące lakiery. Cieszę się, że przeszła moda już na te matowe, bo po prostu uważam, że taki lakier jasny i błyszczący wygląda na dłoni po prostu czysto, zdrowo, odmładza też te dłoni. Nie wiem, ja szczególnie teraz zimą, kiedy skóra na dłoniach często jest, wiecie, zaczerwieniona, spierzchnięta, kiedy pomalujemy sobie lakierem ciemnym jakieś paznokcie, to wszystko jeszcze się bardziej wyolbrzymia. Mi się moje dłonie ostatnio podobają właśnie w takich jasnych lakierach, bo mam wrażenie, że ta dłoń wygląda trochę młodziej. Nie, żeby moje dłonie były jakieś tam szczególnie stare, ale no ta skóra już jest troszeczkę inna. Też ja mam dłonie bardzo mocno suche, więc widać już po nich troszeczkę wiek, a taki jasny lakier po prostu jak gdyby odwraca trochę uwagę i ta dłoń wygląda tak bardziej świeżo, także ostatnio lubię nadal takie ciemne lakiery, jakieś tam śliwki, jakieś ciemne róże, czy nawet czerwienie, ale tak na co dzień po prostu komfortowo się czuję w takich jasnych lakierach. Słuchajcie, nie wiem jak z trwałością tego lakieru, bo dosłownie pomalowałam paznokcie wczoraj, ale sama formuła mi się bardzo podobała, bo był taki nie za rzadki, nie za gęsty, bardzo ładnie krył, chociaż na początku myślałam, że to będzie jakiś taki toper, ale nic podobnego, on bardzo ładnie krył, także naprawdę bardzo fajny lakier. Słuchajcie, no i co, tak wygląda skończony makijaż. Podsumowując te kosmetyki, które dzisiaj użyłam, jeśli chodzi o primer Gosha, to jest godny przetestowania, ja go na pewno zużyję, chociaż nie był to produkt tani, więc nie wiem, czy mogę tak, nie wiem, go z czystym sercem, z czystym sumieniem polecać, bo nie wiem, czy jest to po prostu kosmetyk konieczny, o tak. Jeżeli lubicie jakieś takie nawilżające bazy, szukacie, to na pewno warto jest przetestowania, ale czy to jest kosmetyk konieczny, to nie wiem. Ten puder z Root Cosmetics, bardzo fajny, będę go używać i bardzo mi się podoba. Widzicie, już kilka minut po ten puder się jak gdyby wtopił i już ta skóra nie wygląda tak bardzo matowo. Teraz takie wykończenie, jakie mam w tej chwili, mi się podoba, bo nie jest po prostu tak bardzo matowo. Krem z Purito, ja jestem na tak, ja po prostu lubię kremy BB, więc mi się większość kremów BB podoba i ten mi się również podoba. Jest raczej jasny, jest średnio kryjący, jest przede wszystkim nawilżający. Jeśli chodzi o bronzer z Kiko, w ogóle wszystkie te zakupy z Kiko, to cieszę się,
że się zdecydowałam i myślę, że za jakiś czas znowu zawitam tam na tamtą stronę. Bronzer mi się bardzo podoba, podoba mi się kolor, będę go oczywiście testować, zobaczymy jak się będzie sprawdzał na dłuższą metę. Tak samo maskara, nawet mi się podoba teraz ten efekt. No i te pomadki ogólnie bardzo mi się podobają. Teraz mam dwie te pomadki z Kiko o zupełnie innych wykończeniach, ale tą błyszczącą to na pewno bardzo lubię, a z tą ciemną matową to jeszcze zobaczę, ale ogólnie podobają mi się te pomadki i ta kredka też taka kremowa, mówię, ten róż, ten stick, nie wiem, wszystko co tutaj dzisiaj użyłam to właściwie żadnych bubli nie ma. No i paletka z AliExpress, to już dla niej oddzielnego filmu nie będzie, to już widzieliście jak wygląda. Mam wrażenie, że ona jest na tyle mało ciekawa, że nie ma sensu nakręcać od niej oddzielnego filmu. To znaczy paleta, jak widzieliście, kolory ma fajne, tylko że tutaj pomimo tego, że jest tak dużo kolorów, to jednak wszystkie te makijaże będą wyglądać bardzo podobnie, także moim zdaniem nie ma sensu kręcenia oddzielnego filmu. Jeśli chodzi o jakość, to ona jest taka jak inne palety tego typu, to znaczy chodzi mi o to, że jakość nie jest najgorsza, ale nie jest też najlepsza. Mam w każdym razie jeszcze dwie palety z You Can Be, które będę Wam pokazywać w oddzielnych filmach, także jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście już na te filmy zapraszam. Dajcie znać, co w ogóle myślicie o tych paletach z AliExpress, czy chcecie oglądać te testy, czy nie, bo wiele osób było zainteresowanych, ale widzę, że też pojawiają się takie niezbyt przychylne komentarze, także nie chcę niepotrzebnie tutaj robić szumu, więc dajcie znać, czy po prostu chcecie oglądać te palety, czy mam sobie po prostu dać spokój, także te filmy są dla Was, także nakręcam to, co chcecie oglądać po prostu. Ja Wam już serdecznie dziękuję za oglądanie tego przydługiego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, czy któreś z tych kosmetyków znacie, czy lubicie, czy nie lubicie, czy chętnie poznacie. A ja Wam tymczasem życzę wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!